omawialiśmy na poprzednim odcinku wektor położenia, wektor przemieszczenia, wektor prędkości chwilowej, wektor prędkości średniej. Dzisiaj powiemy o szybkości i o przyspieszeniu. Co to jest szybkość? Szybkość to jest moduł wektora prędkości, a więc musimy rozróżnić już. Wprowadziliśmy w odniesieniu do wektora prędkości, czy do pojęcia prędkości, dwie wielkości, mianowicie prędkość, wektor prędkości chwilowej, wektor prędkości średniej, a teraz mówimy o module wektora prędkości, który nazywa się szybkością również. Szybkość to jest pochodna drogi po czasie, a więc jeśli wyobrazimy sobie, że cząstka znajduje się w jakimś punkcie na torze i po chwili przemieści się o infinitezymalnie mały wektor przemieszczenia dr, to wtedy szybkość będzie równa pierwiastkowi z kwadratu wektora prędkości, bo tak definiujemy moduł. Czyli ponieważ wektor prędkości to jest pochodna wektora położenia po czasie, czyli to jest iloczyn skalarny wektora przez siebie, dr po dt razy dr po dt. Ale to równanie możemy zastąpić takim równaniem, w którym w mianowniku będzie pierwiastek z dt razy dt, czyli pierwiastek z dt do kwadratu, czyli dt, oraz pierwiastek z dr razy dr, iloczyn skalarny, ale ten pierwiastek z dr razy dr, iloczyn skalarny, to jest po prostu moduł wektora położenia, który moduł, przepraszam, zmiany wektora położenia, czyli takiego infinitezymalnie małego wektora przemieszczenia dr, czyli jego moduł to jest dl, a więc wektor prędkości, przepraszam, szybkość, czyli moduł wektora prędkości, to jest pochodna takiej wielkości, która jest modułem wektora położenia po czasie, czyli dl po dt. Jednostką jest oczywiście metr na sekundę i jak pokażemy na kolejnych wykładach, drogę można policzyć korzystając z takiego równania, że jest to całka z szybkości po czasie. Wróćmy do takiego przykładu, w którym wektor położenia definiujemy za pomocą takiego równania. Już na poprzednim odcinku zdefiniowaliśmy sobie, że torem cząstki, która porusza się z wektorem położenia tak zdefiniowanym, jest okrąg o promieniu r. Wektor prędkości liczyliśmy poprzednio i ten wektor prędkości jest dany takim wzorem. I teraz, żeby policzyć szybkość, to musimy policzyć moduł z wektora prędkości, czyli jeżeli mamy wektor przedstawiony w układzie współrzędnych kartezjańskich, to jest pierwiastek sumy kwadratów współrzędnych, czyli omega kwadrat r kwadrat sinus kwadrat omega t plus omega kwadrat r kwadrat kosinus kwadrat omega t. No oczywiście, jeśli pod pierwiastkiem wyciągniemy sobie z tych dwóch członów omega kwadrat r kwadrat, to w nawiasie zostanie nam sinus kwadrat omega t plus kosinus kwadrat omega t, a to jest znów jedynka trygonometryczna, a więc otrzymamy w równaniu pierwiastek z omega kwadrat r kwadrat, a to jest po prostu omega razy r, czyli moduł wektora prędkości to jest omega razy r, a więc wektor prędkości chwilowej to jest wektor, a szybkość, czyli moduł wektora prędkości, to jest liczba, która jest dana wzorem omega razy r. Jak wygląda teraz średnia szybkość? Żeby policzyć średnią szybkość, postępujemy analogicznie, jak postępowaliśmy wtedy, kiedy liczyliśmy wektor prędkości średniej. Tylko teraz do szybkości średniej potrzebujemy przyrost drogi, czyli przyrost modułu wektora przemieszczenia w czasie, czyli to jest delta L przez delta T, jest to liczba w metrach na sekundę i znowu na kolejnym wykładzie pokażemy, że ta szybkość średnia to jest całka z V dt przez T2 minus T1. Jako przykład policzmy średnią szybkość po
czasie, równym okresowi dla naszego przykładu, w którym cząstka wykonuje ruch po okręgu. Prędkość średnia po czasie równym okresowi, czyli wtedy, kiedy cząstka wykona jeden pełen obrót, to jest droga, jaką cząstka wykona, dzielona przez czas, czyli przez okres. Ta droga to jest oczywiście obwód okręgu, czyli 2pi r dzielone przez t. Przypomnijmy sobie, że jak liczyliśmy wektor prędkości średniej po czasie t, to ten wektor prędkości średniej po czasie równym okresowi był 0, dlatego że wektor przemieszczenia jest równy 0, bo cząstka wraca do punktu wyjścia. Czyli jeśli wyjściowo jej wektor położenia zaczynał się w początku układów współrzędnych i kończył w miejscu, gdzie jest cząstka, to po czasie równym okresowi jest znowu w tym samym miejscu, ma taki sam kierunek, a zatem wektor prędkości średniej jest równy 0. Czyli pomimo, że szybkość średnia jest różna od zera, to wektor prędkości średniej jest równy 0. A więc zwracam na to uwagę, żeby nie mylić tych dwóch pojęć. Co innego szybkość, co innego prędkość chwilowa i co innego wektor prędkości średniej i co innego prędkość średnia. Kolejną wielkością fizyczną, która wiąże się tym razem nie ze zmianą wektora położenia jedynie, ale ze zmianą wektora prędkości, jest wektor przyspieszenia. Otóż wektor przyspieszenia jest definiowany jako szybkość zmian wektora prędkości cząstki. Z definicji zapis jest następujący. Jest to granica przy delta t dążącym do zera ze zmiany wektora prędkości w czasie, w którym ta zmiana następuje. Czyli już wiemy, korzystając z definicji pochodnej, że będzie to pochodna wektora prędkości po czasie, albo też, ponieważ pamiętamy, że wektor prędkości to jest pochodna wektora położenia po czasie, to możemy wprowadzić tutaj drugą pochodną, czyli ponieważ wektor prędkości jest pochodną wektora położenia po czasie, to przyspieszenie możemy również definiować jako drugą pochodną wektora położenia po czasie. Zapisujemy to, tę drugą pochodną, jako d2r po dt kwadrat, a nie dr po dt do kwadratu, bo wtedy byśmy mieli prędkość, wektor prędkości do kwadratu. Jednostką jest prędkość w czasie, czyli metr na sekundę kwadrat. Jak to teraz będzie wyglądać dla naszej cząstki, która porusza się po pewnym torze? Wyobraźmy sobie, że mamy cząstkę, która w pewnej chwili ma zdefiniowany wektor prędkości, który oczywiście musi być styczny do toru w tym punkcie, w którym znajduje się cząstka. Za chwilę cząstka przemieszcza się do innego położenia i wówczas wektor prędkości wygląda inaczej. Może wyglądać inaczej z dwóch powodów. Po pierwsze, może właśnie zmienić się długość tego wektora, a po drugie, zmienia się kierunek, no bo w tym miejscu tego toru, w którym teraz znajduje się cząstka, styczna do toru jest w innym miejscu, aniżeli styczna do toru na górze. Czyli wektor prędkości zmienił się i co do długości, i zmienił się jego kierunek. I teraz, jeżeli chcemy skorzystać ze wzoru, który mamy po prawej stronie, żeby policzyć przyspieszenie, to musimy policzyć najpierw różnicę wektorów prędkości w t plus dt minus v od t plus dt minus v od t. Żeby to policzyć, musimy narysować wektor v od t ze znakiem minus, czyli narysujemy wektor v od t na lewo, a następnie przeniesiemy wektor v od t plus dt do punktu, w którym znajduje się wektor v od t i dodamy do siebie dwa wektory. W ten sposób otrzymamy wektor, który będzie różnicą, albo inaczej sumą wektora i wektora drugiego ze znakiem minus. A więc narysowaliśmy wektor minus v od t, przenieśliśmy do miejsca, w którym kończy się ten wektor, wektor v od t plus dt i otrzymaliśmy po złożeniu tych dwóch wektorów wektor, który jest różnicą wektorów prędkości w obydwu chwilach, czyli wektor dv. I ten wektor dv to jest wektor, który będzie definiował również wektor przyspieszenia, ponieważ wektor przyspieszenia musi być styczny do tego, czy też równoległy do tego wektora dv. A więc proszę popatrzeć,
wektor przyspieszenia narysujemy dokładnie w tym samym miejscu, czy równolegle do wektora dv. Ja wrócę, żeby jeszcze raz Państwo mogli to zobaczyć. Czyli dv jest tym wektorkiem zielonym i na miejscu tego wektora dv pojawia się teraz wektor a, który jest wektorem przyspieszenia. On musi być równoległy do wektora dv. To jest wektor przyspieszenia, który jest przyspieszeniem chwilowym. A więc przyspieszenie chwilowe to jest granica szybkości zmian wektora prędkości przy delta t dążącym do zera. I oczywiście pamiętamy, że wektor a musi być, przyspieszenia musi być równoległy do właśnie tej infinitezymalnej zmiany wektora prędkości. Jako przykład rozważmy ruch postępowy. Załóżmy, że mamy cząstkę, która porusza się z prędkością v1 i zwiększa swoją prędkość do prędkości v2. W pewnym skończonym przedziale czasowym wówczas zmiana wektora prędkości to jest różnica v2 minus v1. Żeby tę różnicę znaleźć, musimy od wektora v2, czy też do wektora v2 dodać wektor minus v1, czyli dodamy wektor minus v1, otrzymamy wektor delta v. Wektor przyspieszenia musi być równoległy do delta v. Jak cząstka przyspiesza, to a ma kierunek taki sam jak zmiana wektora prędkości. Natomiast, czyli jeśli prędkość rośnie, to wtedy delta v jest w tę samą stronę skierowany jak wektor prędkości i wektor przyspieszenia też jest w tę samą stronę skierowany. Natomiast jeśli cząstka zmniejsza swoją prędkość, mamy wyjściowo v1, a potem v2, które co do wartości jest mniejsze, to wtedy delta v ma zwrot przeciwny i wektor przyspieszenia też ma zwrot przeciwny. Mówimy, że wtedy mamy do czynienia nie z przyspieszeniem, tylko z hamowaniem. Tak jest wtedy, kiedy mamy do czynienia z ruchem postępowym. A jak jest ruch krzywoliniowy, to wtedy wektor prędkości będzie zmieniał swój kierunek. Jako przykład rozważmy taką sytuację, że mamy wyjściowo wektor prędkości równolegle do ekranu, a potem pod pewnym kątem. Oczywiście musi być tak, że przyspieszenie będzie równoległe do zmiany wektora prędkości. Zmiana wektora prędkości to jest wektor, który jest zaznaczony na czerwono i przyspieszenie musi mieć taki sam zwrot i taki sam kierunek jak wektor delta v. Oczywiście nie będzie mieć takiej samej, nie będzie mieć takiej samej wartości. To jest przykład, który ilustruje, jak tworzony jest wektor przyspieszenia. Tutaj dla tych przykładów, które zostały pokazane, ta zmiana wektora delta v jest bardzo duża i raczej można byłoby mówić, że chodzi tutaj o przyspieszenie średnie, a nie o przyspieszenie chwilowe. Jak będziemy zmieniać to delta, będziemy zmniejszać to delta do bardzo małych wartości, to dojdziemy do wartości przyspieszenia, czy do wektora przyspieszenia chwilowego. A więc jak mamy do czynienia ze średnim przyspieszeniem, to mówimy o zmianie wektora prędkości w określonym skończonym przedziale, dużym przedziale czasowym. Oczywiście to przyspieszenie średnie jest również ma jednostkę metr na sekundę kwadrat, ponieważ to jest też prędkość, która się zmienia w czasie. A więc jeśli sobie wyobrazimy znowu, że cząstka porusza się po jakimś torze zakrzywionym, w każdym punkcie wektor prędkości jest styczny do toru i teraz zmiana wektora prędkości jest równa, czy jest zaznaczona jako delta v na naszym rysunku, to wtedy przyspieszenie średnie będzie oczywiście równoległe do delta v. A więc należy rozróżnić wektor prędkości chwilowej, wektor prędkości średniej oraz wektor przyspieszenia chwilowego i wektor przyspieszenia średniego. Na kolejnym wykładzie pokażemy, że przyspieszenie średnie to jest całka z przyspieszenia chwilowego po czasie dzielone przez przedział czasowy, w którym ta zmiana następuje. I znów wróćmy do przykładu dla ruchu jednostajnego po okręgu w płaszczyźnie XY.
przepisujemy wzory, które już były wcześniej, wektor położenia, wektor prędkości. No i teraz policzymy sobie wektor prędkości chwilowej. Wektor prędkości chwilowej to jest pochodna wektora prędkości po czasie, czyli różniczkujemy pochodną x-ową, otrzymujemy wynik, różniczkujemy wektor składową y-ową, otrzymujemy wynik i 0 to jest 0 oczywiście. Przypomnę jeszcze raz, jak różniczkujemy taką funkcję, która jest funkcją uwikłaną, czyli argumentem funkcji sinus jest pewna funkcja, która jest funkcją czasu. Powtórzę to, ponieważ wiem, że studenci mają z tym kłopot, dlatego jeszcze raz powtórzę całe rozumowanie. Stałą w tej funkcji jest omega i r. Więc tę stałą wyciągamy przed pochodną. Przepisujemy omega razy r. Na razie nie patrzymy na tą dwójeczkę, która tu się pojawiła. Na razie jej nie ma. I teraz pochodna z funkcji głównej, czyli sinus to jest kosinus. I pochodna wewnętrzna z omega razy t to jest omega. A więc dlatego to omega razy r, jak pomnożymy przez omega, otrzymamy omega w kwadracie. I analogicznie współrzędna y-kowa, omega r stałe wyciągamy przed. Kosinus, pochodna z kosinusa to jest minus sinus omega t, dlatego pojawia się minus. I pochodna wewnętrzna z omega razy t, to jest omega, dlatego kwadrat się pojawia. A więc przyspieszenie możemy zapisać, że to jest minus omega kwadrat, jeśli omega kwadrat wyciągniemy z minusem przed ten wektor. I w nawiasie zostanie nam r kosinus omega t i r sinus omega t i 0. I widzimy, że to jest dokładnie to, co na górze, czyli to jest po prostu wektor położenia, a więc wektor przyspieszenia w ruchu po okręgu to jest minus omega kwadrat razy wektor położenia. Jak wygląda teraz moduł wektora przyspieszenia? Żeby policzyć ten moduł, no to oczywiście korzystamy z równań, które już wcześniej sobie wyprowadziliśmy, czyli wiemy, że moduł wektora to jest pierwiastek z sumy kwadratów jego współrzędnych, czyli pierwiastek z sumy kwadratów współrzędnej x-owej do kwadratu, czyli omega do czwartej r kwadrat kosinus kwadrat omega t oraz plus kolejna współrzędna do kwadratu omega do czwartej r kwadrat sinus kwadrat omega t plus 0. No i znowu ten sam manewr wykonujemy, co już wcześniej licząc moduł wektora prędkości. Wyciągamy przed nawias w tych dwóch członach omega do czwartej r do kwadratu. W nawiasie zostanie jedynka trygonometryczna, a więc w rezultacie zostanie omega do czwartej r kwadrat plus 0, co jest równe omega do czwartej r kwadrat. Wyciągamy spod pierwiastka, otrzymujemy omega kwadrat razy r. A więc przyspieszenie, wartość tego przyspieszenia, moduł przyspieszenia jest równe omega kwadrat razy r, podczas gdy wektor przyspieszenia to jest minus omega kwadrat razy wektor położenia. Dziękuję bardzo za uwagę.